Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dawno, a chyba nawet nigdy tak się nie czułem, że przyjechał do mnie jakiś model przedpremierowo, bo premiera tego zestawu jest przewidziana na przełom kwietnia i maja, a ja go już mam i mogę go złożyć i mogę wam go pokazać. Jaram się niesamowicie. F-14 Tomcat składa się z 754 elementów, mamy tutaj też dwie figurki, no i oczywiście figurki prezentują postaci grane przez Toma Cruise'a i Antonego Edwardsa w filmie Top Gun, więc cofamy się do chyba, jak dobrze pamiętam, roku 86, no i gdzieś w głowie gra mi Take my breath away, ale ja nie jestem od śpiewania, bo trochę to brzmi obciachowo. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda ten zestaw już po złożeniu na tej podstawce ekspozycyjnej. Podstawka spoko, wygląda to wtedy dynamicznie. Mamy tutaj też podane wymiary: 38,5 cm długości, szerokość 27 cm. Mamy też oczywiście pokazany taki oryginał, żeby się odnieść, jak to wygląda. Ja jedyne, czego tutaj się mogę obawiać, to, że ewentualnie będą jakieś momenty, gdzie klocki przy mocniejszym uderzeniu, przy mocniejszym ruchu mogą się ruszać lub odpadać i to będziemy sprawdzać, czy to jest model tylko ekspozycyjny, czy do zabawy też się nadaje, więc ja sobie też to pod tym kątem sprawdzę. Wizualnie jest naprawdę w porządku, więc ja sobie natnę pudełko i zaraz pokażę wam, co się w nim znalazło. Rozbebeszyłem pudło, a w środku znalazła się instrukcja i worki z klockami. Worki podzielone na subworki, że tak to określę. Mamy worek numer 1 i numer 2, no i w środku znajdziemy całą masę mniejszych woreczków. Akurat nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, bo później trzeba się tego naotwierać, nawyrzucać. No ale cóż, tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na to, jak naprawdę dobrze wygląda ten element kokpitu. To jest naprawdę spoko. Mamy tutaj też dużo takich dedykowanych elementów, które pojawiają się chyba na skrzydłach, z tego co widzę, więc to jest naprawdę w porządku. Dużo szarości, więc na pewno będzie się to spoko składało, dlatego że nie będzie dużo szukania elementów w różnych kolorach, więc pod tym kątem to jest ok. Instrukcja niestety zagięta, ale to ja chyba będę już powtarzał zawsze, że warto by było jakoś inaczej, nie wiem, to rozwiązać, może tekturką podkładać albo coś takiego. Instrukcja, format całkiem spory, natomiast te kroki nie są tak rozbite na pojedyncze elementy, tylko rzeczywiście dokładamy tutaj całkiem sporo elementów w większości kroków i na końcu jeszcze możemy sobie zobaczyć oczywiście inne modele na licencji Top Gun. Oczywiście to jest na licencji wytwórni Paramount, więc wszystko na legalu, wszystko wygląda dobrze. Tutaj jeszcze nieco innych jednostek latających, ale ja już nie będę przeciągał, idę to złożyć i zaraz wracam do was z gotowym modelem. Tomcat zbudowany. Przyznam szczerze, że przy budowaniu całkiem nieźle się bawiłem. Nie było czegoś takiego, co mam najczęściej z czołgami, że już mnie gdzieś tam takie nerwy zaczynały łapać, bo nie mogłem znaleźć jakiegoś elementu. Przez to, że mamy bardzo dużo szarych elementów, jest naprawdę spoko i buduje się to przyjemnie. Mimo tego, że na co dzień składam o wiele więcej Lego aniżeli Kobi, więc tutaj nawet te elementy unikalne dla Kobi nie były jakieś problematyczne. Po zbudowaniu wygląda naprawdę bardzo dobrze, zaraz go będziemy sobie szczegółowo oglądać z każdej strony, ja wam go jeszcze tutaj tak pokazuję w każdym ujęciu. To jest naprawdę bardzo dobry model i już teraz wiem, że też jest to model na półkę, bo mimo wszystko jest trwały, ale myślę, że biorąc pod uwagę dość mało opcji jakichś takich ruchomych i tak dalej, to fajnie go postawić i patrzeć, jak on startuje, bo naprawdę w takiej pozycji, właśnie jak go widzimy na tej podstawce ekspozycyjnej, wygląda świetnie. Zdejmę podstawkę i pokażę wam wszystko szczegółowo. I od czego by tu zacząć? Może od kabiny, w której znajdziemy pilotów, bo po pierwsze wygląda świetnie pod kątem nadruków. Naprawdę zwróćcie uwagę, że mamy tutaj zarówno te napisy, możemy zobaczyć, kto siedzi w kabinie, mamy tutaj pełno emblematów, mamy też numer tego samolotu, naprawdę wygląda to świetnie. Dźwigamy sobie pokrywę i zwróćcie uwagę, jak to fajnie w środku wygląda, dlatego że cała aparatura, która dostarcza tlen pilotom, jest w postaci masek z takimi bardzo długimi przewodami, które gdzieś tam wychodzą spod tego kokpitu. Wygląda to naprawdę w porządku. No i później to jest takie troszeczkę, powiedziałbym, niełatwe, żeby ich wyciągać, więc ja już od razu ich sobie tutaj wymontuję. Na pierwszy ogień idzie Maverick. Zakładam mu z powrotem hełm i zwróćcie uwagę, jak ta maska się prezentuje. Ona po prostu jest tutaj luzem. No i też trzeba by było wyjąć gusa, więc w takim razie odpinam główkę, odpinam maskę
i wyciągamy też tę figurkę. Zamykamy kokpit i figurki na razie wędrują na bok, będziemy je oglądać sobie później. Co do wykończenia całego samolotu, tutaj jest naprawdę gładko, jest płasko, wygląda to świetnie. Mamy też dobrze wykonany ogon, zwróćcie uwagę, że tutaj też pojawia się cała masa nadruków. Możemy też z tyłu tymi lotkami w pewien sposób manewrować. Silniki wyglądają bardzo w porządku, no i oczywiście skrzydła są rozkładane, tylko też później uważajcie, żeby te elementy były dopasowane do tego, żeby one się mogły zmieścić i schować, bo to jest istotne przy chowaniu skrzydeł. A co do tego, jak samolot wygląda od spodu. I tutaj przyznam szczerze, że nie ma lipy, bo o tyle, o ile oczywiście na tych elementach skrzydeł widać spodnią część płytek, to cała reszta jest naprawdę przyzwoicie zabudowana. Mamy tutaj pełno torped, mamy też przednie kółka, które niestety nie są składane, ale te tylne jak najbardziej możemy sobie je odpiąć i schować w ten sposób, jeśli oczywiście mamy symulować, że samolot leci, a tutaj najzwyczajniej w świecie możemy sobie po prostu to kółko odpiąć i będzie ok, ale naprawdę wygląda to spoko, bo często jest tak, że modele od tej strony, której nie widać tak normalnie, są troszeczkę potraktowane po macoszemu, a tutaj jest wszystko w porządku. I w momencie, kiedy będziemy sobie ten samolot tak eksponować, naprawdę wygląda spoko. Może tutaj, gdzie mamy te wloty powietrza, mogłoby to być troszeczkę inaczej rozwiązane, jakoś tak bardziej wypłaszczone, bo tutaj zostały jakieś takie pojedyncze study, które można by było zabudować, ale tak na dobrą sprawę nie mam się do czego przyczepić. Ja chętnie będę sobie po prostu ten model eksponował na półce, bo o, właśnie, to a propos tej bawialności. Często ten element odpada, gdyby tutaj to zamontować w taki sposób, żeby w środku było coś, co byłoby odpowiednikiem legowego aksla, było pewnie idealnie, bo wtedy ten nos by się bardzo mocno trzymał i nic by nie odpadało, ale w momencie, kiedy tutaj też zobaczycie, mamy wewnątrz na przykład zablokowane te elementy, no i nie mamy tym jak ruszać, więc przy zabawie też to gdzieś tam delikatnie może odpadać. Także moja rekomendacja jest taka, że jeśli chcecie mieć ten model w całości, najlepiej po prostu trzymać go na półce, będzie bezpiecznie, ale naprawdę wizualnie super to wygląda i mając na przykład porównanie z Concordem, którego składałem w zeszłym roku, to zdecydowanie ten model Concorda wciąga nosem bez żadnego problemu. Tutaj myślę, że jakby kwestia tego, jak ten model jest zaprojektowany w stosunku do Concorda, ten jest o wiele lepszy i naprawdę daje radę. Ale zobaczmy też figurki i zobaczmy też, jak wygląda podstawka z bliska, no bo w sumie wcześniej nie mieliście okazji jej zobaczyć. Widzicie figurki, widzicie podstawkę, no ale też wam pokażę to z każdej strony. Podstawka zawiera też płytkę z nadrukiem, mamy nazwę filmu, mamy nazwę modelu, no i oczywiście wszystkie informacje związane z licencją, że rok 2021, wytwórnia Paramount i tak dalej, wszystkie prawa zastrzeżone. Co do podstawki, jest dość prosta, tak prezentuje się od spodu, ale bardzo dobrze pasuje tutaj ten element ekspozycyjny, bo w momencie, kiedy kładziemy samolot, to cały ciężar, nawet który idzie do tyłu, opiera się na podstawce i daje to radę, to się jakoś, nie ma opcji, żeby to się rozwaliło, gdzieś rozpadło i tak dalej. Jedynie troszeczkę dynda w momencie, kiedy odkładacie model na półkę. Co do figurek, mamy Goose'a i mamy Mavericka, no i jeśli chodzi o wygląd, całkiem dobrze wyglądają te hełmy, które oni mają, pomijając fakt nadruków, które są naprawdę spoko, to myślę, że te szybki są świetne, chowają się do środka, no piloci X-Wingów pewnie zazdroszczą w tym momencie. Jedyne, co jest tutaj dla mnie minusem, to to, że mamy dokładnie takie same nadruki na torsikach, bo można było je oczywiście jakoś delikatnie wyróżnić. Ja wiadomo, tutaj nie ma się o co czepiać, bo jakby nie patrzeć, są to mundury armii, ale mimo wszystko dać jakieś takie delikatne różnice pomiędzy tymi dwoma torsami byłoby idealnie. Hełm Mavericka jest w innym kolorze, tutaj też możecie zobaczyć napisy, że one się różnią dodatkowo ksywkami obu pilotów. No i jeśli chodzi o buźki, to różnica jest taka, że z tego co widzę, Goose ma chyba taki delikatny wąs pod nosem, ale nie wiem, czy to jest na pewno wąs, czy też nie, bo innych różnic tutaj nie dostrzegam. Obaj są wyposażeni w takie okulary awiatorki, mają szerokie uśmiechy, no ale wiadomo, że Tom Cruise to oczywiście musi eksponować swoją białą hollywoodzką klawiaturę.
Jeśli w swojej kolekcji chcecie mieć jakiś naprawdę dobrze skonstruowany myśliwiec, to według mnie F-14 a Tomcat będzie bardzo dobrym wyborem. Poza tym można oczywiście tak nostalgicznie wrócić do filmu Top Gun, no bo któż tego filmu nie zna, któż tego filmu nie oglądał? No okej, może najmłodsi widzowie go nie kojarzą, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to jest taki klasyk, że nawet jeśli filmu ktoś nie widział, to i tak kojarzy czy to tą czołówkę muzyczną, czy po prostu postać graną przez Toma Cruise'a, no czy choćby, nie wiem, modę na kurtki pilotki wykreowaną przez Top Gun, cokolwiek. To jest po prostu taka ikona popkultury, a model wygląda naprawdę bardzo dobrze i na pewno przynajmniej jakiś czas będzie gościł na mojej półce. Także cóż, ja serdecznie polecam. Fajnie, że miałem okazję poobcować z tym modelem wcześniej, bo jakby nie patrzeć, czuję, że to jest takie ekskluzywne, wow, super. Nie, ale tak całkiem szczerze, naprawdę udany, przyzwoicie skonstruowany model, ładnie wygląda, tylko nie polecam się nim bawić, bo można albo sobie wydubać oko, albo po prostu w jakiś sposób model uszkodzić i on się będzie rozpadał, ale na półkę pasuje idealnie. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!